Siemaneczko, z tej strony Marcel. Witam Was w kolejnym vlogu. W tym vlogu porozmawiamy sobie trochę o tym. Do tego vloga zainspirował mnie jeden z moich widzów, który napisał: Marcel, jak reaguje Twoja rodzina i koledzy na to, że nagrywasz filmiki? A więc, na początku było to dosyć sceptyczne nastawienie. Jak oczywiście wiadomo, w szkole było od razu. On nagrywa filmiki jaka beka. Tak było na początku w szkole. Teraz się to już trochę ustabilizowało. Bo gdy moi koledzy z klasy natrafili na mój pierwszy filmik, to nie miałem życia w szkole. No ale wiadomo, chodzę do typowej gimbazy, więc no, nie ma się czemu dziwić. Dalej. Jak reaguje moja rodzina na to, że nagrywam filmiki? Było to. Sorry. Było to na początku tak, że nikt z mojej rodziny nie wiedział, że ukazuję się w internecie tak trochę bardziej. Tak jak teraz, że rozmawiam przed kamerą i trafia to później w internet. Na początku nie wiedzieli w ogóle, jak to tam jest, że nagrywam, że pokazuję swój wizerunek w internecie. Oni na początku nie wiedzieli. Dopiero moja mama znalazła jeden z moich filmików w internecie i wiadomo, jak była nastawiona na początku. Była nastawiona cholernie negatywnie. Mówiła, żebym usunął wszystkie filmy i nie nagrywał. Ale później z czasem to się no, uspokoiło i przestała po prostu zwracać na to uwagę. Co do reszty rodziny, nikt z reszty mojej rodziny nie wie, że nagrywam filmy. No ale teraz to już jest spokojniej. Teraz tam w szkole nikt nie gada o tym, że Marcel nagrywa vlogi i różne filmy na YouTube'a. Oczywiście tam wejdą od czasu do czasu, sobie obejrzą jakiś filmik, ale to już nie jest takie haha beka. Teraz jest to już spokojnie, albo przynajmniej nie dają mi do zauważenia, że cisną sobie w dalszym ciągu bekę z tego. Ale no wiadomo, mnie to nie interesuje. Ja robię swoje w internecie i nikogo to nie powinno obchodzić. Trzymajcie się. Elo.